Od początku przygotowań z zespołem trenowały zawodniczki z ubiegłego sezonu: Magda Gryka, Monika Ptak, Agnieszka Konkolewska i Joanna Kaczor. Skład w przerwie uzupełniła rozgrywająca Milena Radecka, środkowa Ola Sikorska, przyjmująca Karolina Piśla, a także grupa młodych dziewczyn, która do seniorskiego Impelu trafiła z młodej ligi kobiet. To Barbara Cembrzyńska, Aleksandra Sochacka i Magdalena Stasiak. Pozostałe Impelki brały udział w zgrupowaniu swoich kadr narodowych. Wakacje za oceanem spędziła Christine Hildebrand, której kolekcja medalowa powiększyła się o 2 złote medale. Po krótkim odpoczynku w Argentynie do kadry Włoch dołączyła Carolina Costa Grande i pozostała z nią do czasu rozpoczęcia Mistrzostw Europy. W czempionacie udział wzięły Andrea Kosaniowa oraz Lenka Tyr. Polskę dzielnie do zwycięstw prowadziła kolejna Impelka Katarzyna Skowrońska do lata. Od wczoraj, na tydzień przed startem sezonu, wszystkie Impelki są już do dyspozycji trenerów. Do Wrocławia zawitała także Agata Sawicka. Mimo że nie może brać czynnego udziału w treningach całej drużyny, postanowiła na kilka dni pojawić się w klubie, by poznać swoje koleżanki z zespołu.